barszczem i będzie takie cozy, takie milusie, takie fajne, także to taka pierwsza sprawa, tutaj widzicie, o, obszywanie Janka, muszę kamerę wziąć w nogi, żeby ją wyłączyć, o, proszę bardzo. Skończona. Wygląda w ten sposób. Ja oczywiście przepraszam za bałagan. Znaczy, właściwie nie przepraszam, bo to jest pracownia, więc ma prawo być bałagan. Ale już jest taki milusi, sympatyczny, przepiękny i w zasadzie to można nawet sobie jako wianek go użyć. Powiedziała, wymyśliła, sprawdzę. Przepraszam. Już tak, wiecie, jakbyście mnie nie znali. No. Ale pięknie wyszło, nie? Nawet Dorota. Ja już idę do ciebie. Nie, tylko spójrz. Julianka. Julianka, na, pani jesień, nie ma na to rady. Także milutkie. Koc, przypominam, za 13 zł z Actiona, wianek za 5 zł. No i będziemy teraz obklejać, czyli już jakby najgorsza część jest zrobiona. Baza wykonana, nie? No, idę spróbować komponować kompozycję. Wiedziałam, że będzie kiepskie światło, ale to nic, GoPro da radę. Słuchajcie, ja sobie tak położyłam na ziemi. Tu są te dwa koce dodatkowe, będziemy ten. Rozłożę te wszystkie moje artefakty i po prostu spróbuję. Tu już ustawiłam, gdzie jest początek, koniec. Trochę jeszcze przymarszczenia, gdzie. I ustalę sobie pi razy oko kompozycję, jaką bym chciała, żeby była, i będę po prostu przyklejała klejem na gorąco. Myślę, że ma to sens, także wiecie, materia da się poukładać zacnie, pięknie. I chciałam zrobić tak na wstępie, tu będzie dół, żeby tylko kawałek był, tak, żeby tego dużo było, tego tła widać, tylko kawałek kompozycji takiej. Może na dole i tutaj cienkie. No zobaczę, jak mi się to poukłada. No dobra, kompozycja, umówmy się, coś przekładam, tak? Coś przekładam. Chcę najpierw zrobić podkład, tło z liści, ale do kompozycji również, jak już wieniec będzie stał, będzie dynia. Proszę bardzo. I to w kratę. Tam będzie potem jeszcze może jakaś czerwona krata, gdzie Andruta brała. I jakieś inne rzeczy, więc po prostu będziemy tu dyniować. Niespodziankować, dyniować. Dyniować. Z dzieciakami też zrobię dynię. Tak zrobię. No. A tu są jeszcze filcowe listki, to do drugiej dyni damy filcowe listki. O, widzicie? Nawet może coś dyn dać, może zrobić girlandę z dyn. Tak, można zrobić. Jest po prostu dyndadełko może być. A tu jest bałagan, a wyszło na to, słuchajcie, że kompozycja na razie przedstawia się w ten sposób. Ale myślę, że wygląda zacnie i jesiennie. Tak mi się wydaje.